piątkowe popołudnie w murach ogrodu jordanowskiego rozbrzmiewały dźwięki pieśni i piosenek religijnych. Była to już 12. edycja festiwalu. Wszystkich przybyłych powitała dyrektor placówki Urszula Strzelczyk. Udział w tegorocznej edycji wzięło kilkudziesięciu wykonawców, którzy występowali solo w duetach i zespołach. Poszczególnych wykonawców oceniało trzyosobowe jury w składzie. Przewodniczący Dariusz Szewc, muzyk i aranżer oraz członkowie, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi, Bernarda Bilska i Luiza Luśtyk. Przed nimi zaprezentowali się uczestnicy w wieku od kilku do kilkunastu lat w dziewięciu kategoriach. Repertuar tegorocznego festiwalu był bardzo zróżnicowany. Od tradycyjnych pieśni religijnych jak Czarna Madonna czy Tylko Ty Panie, po repertuar bardziej współczesny. Nie tak szybko, na początku do Maryi nie tak szybko. Na Boże, będzie z Tobą zawsze blisko. Ty szczerze oddasz wszystko. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury zdecydowało o następującym podziale miejsc. W kategorii zespoły przedszkola wszystkim uczestnikom przyznano pierwsze miejsca. Były to A-molki, B-molki i nutki z ogrodu jordanowskiego oraz biedronki z przedszkola nr 4 w Kozienicach. Wśród solistów w wieku przedszkolnym pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Nagrodzka ze Społecznego Ogniska Artystycznego. W gronie zespołów klas 1-3 pierwsze miejsce zajął zespół z PSP nr 1 z piosenką Anioł Stróż, a wśród solistów najlepszy był Mikołaj Mańka, także z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1. W kategorii chóry pierwsze miejsce zajęli reprezentanci Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4. W gronie starszych uczniów w kategorii soliści klasy 4-6 bezkonkurencyjna była Aleksandra Ostrowska z Janikowa, a wśród młodzieży pierwsze miejsca przyznano Karolinie Jasik i Adrianowi Molendowskiemu z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie. W kategorii duety pierwsze miejsce wyśpiewały Barbara i Blanka Balcerzak, a w kategorii zespoły klasy 6-8 bezkonkurencyjny był Family Band. Oprócz pierwszych miejsc przyznano także drugie, trzecie i czwarte. Uczestnicy otrzymywali pamiątkowe dyplomy i figurki aniołów. Były też podziękowania dla opiekunów i placówek, które zgłosiły uczestników oraz dla członków jury. Organizatorami wydarzenia byli gmina Kozienice i Ognisko Pracy Pozaszkolnej Ogród Jordanowski. Festiwal poprowadził Piotr Bożedajek.